Cześć moi drodzy, witam Was po raz kolejny u mnie na kanale. Tym razem e, zaczniemy sobie mówić o regeneracji. Jeśli pamiętacie, ten, ten poprzedni odcinek, on się właśnie takim slajdem skończył skończył się e, takim dużym napisem regeneracja. Także dzisiaj będziemy omawiali sobie, e, jak poprawić naszą formę. Więc nasza forma, e, jak widzicie, ona rośnie, ale składają się na nie dwa, na, na poprawę tej formy dwa elementy. To jest cały nasz trening skomasowany na, na tych czterech takich głównych filarach, czyli trenujemy te właśnie progi trzy progi plus trening siłowy na siłowni. No i tutaj dopisałem Wam też regenerację, i ta poprawa formy będzie następowała, kiedy te dwa elementy ze sobą jakby no, złożymy. Jak to wszystko będzie następowało, jak to poskładać, to myślę, że sobie dzisiaj y, troszeczkę na to rzucimy światła, a ja nie będę tego oczywiście sam wymyślał, bo no jak żeby to mogło być, tak? Ja się oprę o dwie takie pozycje y, szanowanego wszędzie pewnie już E, takiego guru e, treningów kolarskich, czyli Friela, on w tej chwili skończył, myślę, że 70 już spokojnie i napisał książkę, jak być w formie po 50. -tce. I ta książka ja z całego serca po polecam ją właśnie starszym kolarzom osobom trenującym, również zaczynającym te treningi, które wkroczyły już w ten wiek, bo tam jest wiele wskazówek, które naprawdę no, mogą dosyć mocno wpłynąć na postrzeganie sportów wytrzymałościowych przez Was. Dodatkowo jeszcze tą Biblię treningu kolarza rowerowego też bym polecał bardzo dobra pozycja dla osób chcących no, po prostu ścigać się w wyścigach. Także przejdziemy sobie, myślę, że już do Naszego pierwszego, pierwszego slajdu, i jak widzicie tutaj, e, z, z, znany wszędzie pokazywany wykres e, super kompensacji, ale już go za chwileczkę omawiam z wami dokładniej. Więc jeszcze raz ta poprawa formy, ona przebiega w danym czasie, i na tą poprawę formy składają się nasze właśnie te cztery filary czyli trenując, poprawiamy naszą formę, ale również regenerując też tą formę, poprawiamy, tylko to trochę inaczej przebiega. Więc, żeby odnotować ten wzrost formy, jak widzicie, to musimy dać organizmowi czas na taką adaptację czyli kiedy obciążamy nasz organizm treningiem siłowym, to yy, organizm, no, nasze, nasze mięśnie ulegają pewnej, można powiedzieć, destrukcji. One się no, po, po części uszkadzają, no ale organizm ma taką super zdolność, organizm nasz, że on przystosowuje się, czyli adaptuje się do zwiększonych obciążeń, i wykorzystując ten fakt, potrafimy budować formę. To jest bardzo właśnie ważne, to jest podstawa treningu, to jest budowanie tej formy. Czyli jak tą adaptację wykonać teraz, to musimy ją właśnie, to jest tak, takie słowo kluczowe, tutaj ten wykres, który tutaj, tutaj widzicie. On y, właściwie bardzo dużo nam mówi, niby jest prosty, ale musimy tutaj pa, o paru rzeczach sobie y, jakby powiedzieć, bo y, w momencie, kiedy. Ten wykres idzie w dół, no to on idzie w dół w zależności od intensywności naszego treningu. I teraz, kiedy będziemy odbudowywali tą naszą formę, czyli będziemy się regenerowali, no to im niżej zejdzie nam ten wykres, tym ta odbudowa no, trwa teoretycznie dłużej. Więc silniejszy trening, bardziej mocny. Musi powodować również to, że organizm potrzebuje dużo, dużo więcej czasu na odpowiednią regenerację. I czasami bywa tak, że to wcale nie musi być tak, że my musimy każdy trening wykonywać na 110%, bo wtedy musimy zrezygnować z częstych treningów, no bo ta regeneracja trwa odpowiednio długo. Czasami Korzystniej jest, żeby ta linia schodząca w dół, czyli to obciążenie tego organizmu, nie była za każdym razem tak stroma, e, tylko trochę delikatniejsza, żeby dać temu organizmowi trochę mniej czasu, żeby, żeby zmusić go do tego, czy wykorzystać ten fakt, że on wtedy nie musi się aż tak często, aż tak długo regenerować i w tym momencie możemy z powrotem obciążyć go po nieco krótszym czasie tej regeneracji. <laughs> Wygląda to dokładnie w ten sposób, że budujemy formę podczas właśnie tych naszych treningów, a podczas regeneracji następuje ta adaptacja do tego naszego zadanego obciążenia. I to jest kwestia teraz tego trenera. Właśnie to, co ja mówiłem, że teoretycznie wszystko możemy sobie w książce przeczytać, przeanalizować, no jest wszystko ładnie podane, ale to nasz trener bardzo często mówi nam. Czy powinniśmy, jak stroma powinna być ta czerwona linia, i jak długo, czyli jak długo, jak intensywnie musimy budować formę, to tym zajmowaliśmy się tą czerwoną linią. No to, to to było w tym poprzednim odcinku. A teraz zajmiemy się dokładnie tą zieloną linią, czyli jak adaptować się do tego obciążenia. No i teraz, jak to wygląda yy, już tak konkretnie. Więc generalnie to jest bardzo trudne, żeby określić, kiedy nasz organizm tej regeneracji potrzebuje. Wiadomo, no to wtedy, kiedy robimy mocny trening, to się to, czujemy te zakwasy, właśnie, jony wodorowe, uszkodzenia mięśni, naciągnięcia. No, nie czujemy się też dobrze, to jest jasne. Natomiast dokładne określenie tego jest dosyć trudne wbrew pozorom. Kiedy już następuje to całkowite, całkowite adaptacje i możemy ten trening przeprowadzić, a kiedy jeszcze nie? No, i tutaj te oznaki zmęczenia podzieliłem sobie na takie subiektywne oznaki i obiektywne. Za chwilę to sobie omówimy na początku. Te takie subiektywne, no to jest generalnie nasze samopoczucie. Ja tutaj, i to jest tak, że z tym samopoczuciem, to różnie u różnych osób może być. No na przykład niektórych może wszystko denerwować wokół, kiedy są zmęczeni. Inni czują się po prostu fatalnie, ale to co, to, co zawsze jakby występuje, to jest generalnie zniechęcenie do treningu. U mnie na przykład to jest też senność, bardzo często występująca. Te subiektywne oznaki zmęczenia są dosyć istotne, yy, natomiast nie są jedynymi, których na, które należy moim zdaniem brać pod uwagę. No i teraz przejdziemy sobie takich obiektywnych bardziej oznak zmęczenia. I ja tutaj na numer jeden yy, właściwie powinno być yy, te markery hormonów. <gry> Ale umówmy się, że z markerów hormonów nikt z nas nie korzysta i nie ma środków, możliwości, żeby yy, co dwa dni yy, no. Z, Mierzyć stężenie testosteronu, kortyzolu i na tej podstawie określać dokładnie zmęczenie organizmu, to jest zarezerwowane dla sportowców zawodowych, myślę, albo dla no, już takich bardzo zaawansowanych amatorów. Natomiast to, co ja stosuję, to wbrew pozorom jest dosyć proste. To jest na przykład wchodzenie po schodach. Brzmi banalnie, ale to, co zauważyłem, że w momencie, kiedy ja jestem jeszcze zmęczony. To wejście na trzecie piętro, szczególnie już tak od drugiego piętra, powoduje taki lekki ból w udach na przykład. Natomiast wtedy, kiedy organizm ja mam super wypoczęty, to właściwie nie ma różnicy, czy jestem na pierwszym, czy na trzecim piętrze, to zmęczenie jest bardzo, bardzo malutkie. No, nogi jakby same pracują. Myślę, że to w rozmowie z moimi widzami na kanale oni też potwierdzali, że to głupie wchodzenie po schodach na te trzecie, czwarte piętro potrafi dostarczyć naprawdę bardzo fajnej e, informacji na temat zmęczenia. E, również e, ciekawostka, jest taki tak zwany pomiar HRV, czyli tej zmienno, zmiennej częstotliwości bicia serca. Tutaj chodzi o różnicę w milisekundach ona jest mierzona w spoczynku, czyli przez całą noc, różnica między poszczególnymi uderzeniami serca. Kiedy organizm, no i co zauważono? Zauważono już jakiś czas temu, bo te badania, właściwie ta metoda HRV, ona nadal jest badana, nadal nie ma takich jednoznacznych badań, które by mogły. Z tego jakby mocno korzystać. No, Garmin w swoich zegarkach ma taką funkcję i ona częściowo się sprawdza, pewnie częściowo troszkę mniej. Jest bardziej zależna może od takich stanów przyziębienia, choroby. To, to moim zdaniem bardziej wpływa niż przemęczenie. Tak ewidentnie to u mnie tak działa, aczkolwiek jest dobrym miernikiem ogólnej kondycji organizmu. Nie tyle właśnie Oznaki, oznaką przetrenowania, czy, czy wchodzenia w takie już zmęczenie, ile y, takim symptomem, że coś może być y, z jakimś na przykład lekkim przeziębieniem, z jakąś infekcją. Y, ten pomiar HRV, wracając, to y, jakby zauważono co, że y, se, te, ta różnica w milisekundach między poszczególnymi uderzeniami serca w przypadku organizmu zmęczonego jest taka sama, czyli po prostu serce bije jakby równomiernie. Natomiast kiedy serce jest wypoczęte, to ta zmienność tego rytmu jest bardzo duża. I na podstawie teraz i ta zmienność jest indywidualna, więc te Garmin jakby to w ten sposób rozwiązał. Że przez cały czas, począwszy od tych pierwszych trzech tygodni noszenia zegarka, tylko musimy nosić go w nocy również, on musi być założony, on robi taki profil nasz i on wtedy jakby cały czas go udoskonala. Podczas noszenia cały czas wprowadza pewne korekty tego HRV i na tej podstawie możemy mniej więcej oszacować, czy coś się tam złego dzieje, czy nie. Bardzo często też był dokonywany taki, teraz druga metoda, też taką, którą możecie sobie sami wykonać, to jest mierzenie porannego pulsu. I to metoda była stosowana już wiele, wiele lat temu, bo jest bardzo łatwa do wykonania. Mianowicie zauważono, że u osoby wypoczętej puls poranny jest taki sam i teraz w momencie kiedy zaczynamy odczuwać oznaki z przetrenowania, zmęczenia, to ten puls poranny nam się zaczyna różnicować, zaczyna być inny niż ten, który notowaliśmy, kiedy jesteśmy całkowicie wypoczęci. Więc żeby tą metodę zastosować, to po przebudzeniu się, ale leżeniu jeszcze w łóżku, należy zmierzyć sobie kilkukrotnie puls. I potem cały czas go kontrolować i zobaczyć, czy w momencie, kiedy jesteśmy mocno zmęczeni, ten puls jakoś się tam zaczyna różnicować. Czyli zaraz po przebudzeniu, minuta po, mierzymy sobie puls poranny i na podstawie tych różnic między okresem, kiedy jesteśmy wypoczęci, a kiedy nie, możemy oszacować, czy jeszcze ta regeneracja jest potrzebna. No cóż, to byłyby takie metody mierzenia naszego zmęczenia subiektywne i obiektywne. Myślę, że stosowanie ich wspólne da nam jakiś taki obraz, czy organizm już jest zregenerowany, czy też potrzeba tej regeneracji więcej, bo to nie będzie tak nigdy, że no zakładamy z góry, że. Musimy odpocząć jeden dzień. Nieraz będą to dwa dni, nieraz to będzie dłuższe zmęczenie, dlatego że to bardzo zależy od kolejnych rzeczy, mianowicie jak tą regenerację przeprowadzać. Więc ta regeneracja składa się na, na tą regenerację, na sposób regeneracji składają się generalnie dwie rzeczy. Jak widzicie, ten wykres taki, ja starałem się tutaj też wielkość tych napisów, żeby nam oddała e, Skuteczność tych dwóch rzeczy, więc jest sen i odżywianie, to jest podstawa, a te inne wszystkie metody to jest zaledwie taki drobny paseczek. No nie wiem, czy to jest 20%, czy może mniej, ale dużo, dużo mniej, czyli najważniejsze w naszej regeneracji jest sen oraz odżywianie, a te wszystkie inne metody to jest taki, no, uła no, no, no jakiś tam procent tego to też ma duży wpływ. I tym się też zajmiemy, też to tam sobie zobaczymy, ale generalnie ten sen i odżywianie należy o to jak najbardziej zadbać. No i przejdziemy sobie do, do tej najważniejszej rzeczy, to jest sen. Właśnie sen jest rzeczą tutaj podstawową. No i teraz tutaj widzicie dużo jest rzeczy, już też sobie wypisałem. To będzie omówimy sobie tą melatoninę troszeczkę, fazy snu. I też hormony, które powodują czy wpływają na tą regenerację. No więc zacznijmy od tego, że żeby jakby, kiedy wchodzimy w fazę snu, bo sen ma różne fazy, tak? Jest sen głęboki, fazy REM, żeby, ją, żeby wejść w tą fazę snu, no to organizm nasz, poprzez to, że dociera do naszego organizmu, do, do oka, trochę mniej światła, zaczyna wydzielać taki. Neurohormon to się dokładnie nazywa, czyli melatoninę. No, i tutaj przechodzimy do pierwszej rzeczy, która jest związana z wiekiem, mianowicie dla osób starszych, ta, te wydzielanie tej melatoniny jest o wiele, wiele razy niższe niż dla nastolatków. Czyli 20-latek, 30-latek wydziela tej melatoniny znacznie, znacznie, znacznie więcej niż osoba w wieku 80 lat. Warto sobie to o tym pomyśleć i no, szanować to, kiedy powinniśmy już w tą drzemkę zapaść, żeby przypadkiem nie spowodować, że nie zaśniemy przez północy, bo to się zdarza z wiekiem, właśnie, że coraz więcej osób jednak cierpi na jakąś tam bezsenność. I o ile w wieku, właśnie takim młodzieńczym, to się nie zdarzało, o tyle tak jak ja po sobie zauważyłem, że no bezsenne nocy, to mi się tak już zaczynają zdarzać, co wcześniej było po prostu nie do pomyślenia właściwie. No a to jest myślę, że też spowodowane tym zmniejszonym wydzielaniem tej melatoniny. Co zrobić, żeby zasnąć właśnie? No więc tutaj trzeba dosyć rozważnie do tego podchodzić. Na pewno nie zalecałbym brania jakichś środków hormonalnych właśnie tej melatoniny w jakimś tam stężeniu, no, bo doprowadzimy do tego, że no po prostu się uzależnimy od tego. Może to się dosyć słabo skończyć. No, organizm przestanie naturalnie tą melatoninę w końcu produkować i się napyta biedy. Więc, wszelkie takie specyfiki, które tą melatoninę zawierają, ja bym osobiście z nimi bardzo uważał i zaczął powiedzmy od jakichś relaksacyjnych ćwiczeń albo właśnie tego, żeby nie trenować co najmniej na trzy. Czyli nie trenować, ciężko nie trenować, czyli nie trenować progu laktatowego, nie trenować VO2 Max, bezpośrednio przed pójściem spać, co najmniej na kilka godzin. Ja w mojej tutaj w moich streamach widzicie, że czasami nie, nie można było zrobić treningu e, intensywnego w, w normalnej godzinie, czyli 17 do 19. Powiedzmy, że się już zakończył o 19, bardzo często było to zbyt późno. Więc nie bierzcie z tego przykładu. Najlepiej trening robić na 4 godziny, mocny trening, co najmniej 4 godziny przed zaśnięciem. Co innego są te treningi, takie jakbym to nazwał, treningi takie, takie recovery tak zwane. Tutaj ja często trenuję też wieczorem, przed pójściem nawet spać, ale to są bardzo lekkie takie przejażdżki, właściwie, żeby się trochę dotlenić, powiedzmy. Co może wpłynąć na, na sen, żeby dobrze zasnąć, to jest też muzyka. No każdy ma jakiś swój sposób na to, żeby do tego snu się, się dobrze przygotować. No i teraz dlaczego wa ważne jest, żeby dobrze spać, bo sen może być różny. Jakby jakość tego snu, od jakości tego snu bezpośrednio zależy właśnie nasza regeneracja. Więc tutaj w tych faz snu jest kilka. Ale są dwie takie najważniejsze, które, na które powinniśmy zwrócić uwagę. To jest sen głęboki. I ten sen, ten sen głęboki zazwyczaj następuje już po 30 minutach od zaśnięcia. I charakter, charakterystyczne dla niego jest to, że on występuje w tej pierwszej połowie nocy. Dlaczego on jest ważny? Ponieważ w tej pierwszej fazie produkuje się, wzmożona jest produkcja hormonu wzrostu. Prawie połowa produkcji całego organizmu przypada właśnie na tą, yy, ten, tą fazę snu, snu głębokiego. Yy, hormon wzrostu, to pamiętamy, mówiłem to na tym poprzednim odcinku, to jest hormon, który odbudowuje nasz układ kostny i mięśniowy. Czyli on bezpośrednio wpływa na regenerację. On właśnie powoduje to, że stajemy się coraz silniejsi. Yy, więc ten sen głęboki jeżeli on występuje, to powinien być nie, nieprzerwany. Wtedy właśnie nasz organizm może zregenerować się jak najlepiej. Druga faza to jest znana faza, bo to często są, dużo jest artykułów na temat fazy REM. Ona też są badania wśród zwierząt, że one też właśnie mają marzenia senne. I co się nazywa fazy REM? Czyli faza REM to są takie mimowolne drgania, Oczu, powiek albo różnych kończyn ciała u, to, u człowieka lub u zwierząt, i on występuje z kolei w drugiej połowie nocy i jest związany bezpośrednio z marzeniami sennymi, których nie musimy pamiętać wcale. Ale ta, ta druga połowa nocy. W tej właśnie fazie REM, organizm wydziela testosteron, testosteron u mężczyzn, a u kobiet to jest odpowiednik, czyli estrogen. Tutaj taka malutka uwaga jest taka, że ta druga połowa nocy bardzo często jest sztucznie skracana. No wiadomo, pracujemy i rano ten budzik nas wy, wyciąga jakby ze snu, i bardzo często bywa tak, że u osób trenujących um, jest taka chęć, żeby przed pracą, na przykład, iść na trening i zaczynają biegać o piątej rano albo o 6. No, w porządku, jeżeli mamy tak zegar ustawiony, że kładziemy się wcześniej spać i wstajemy rano, i to jest, na... budzimy się bez budzika o tej szóstej, bo już się wyspaliśmy, no to wszystko jest w porządku. Gorzej, jak my sobie ten sen skracamy po to, żeby iść na trening, jednocześnie powodując to, że y skracamy sobie tą fazę REM w nocy. Więc wtedy tylko, kiedy nie musimy naprawdę wcześniej wstawać, to pozwólmy organizmowi niech on się sam wybudzi. Nie budźmy się na siłę przez budzik, tylko po prostu wtedy, kiedy naturalnie już się wstajemy, no to wtedy znak, że już powinniśmy się podnieść z łóżka. Więc bardzo dobrze jest to wszystko pomyślane, że natura jest naprawdę taka bardzo ciekawa. A to wszystko, co my robimy, żeby ją stłamsić, no to właśnie powoduje jednak konsekwencje. Także używanie budzika, moi drodzy, nie jest dobre. Powinniśmy naturalnie wstać, wtedy jest ta, ten sen idealny. Właśnie pamiętając o tym, że to, ta druga połowa nocy, ta faza REM, jest odpowiedzialna za produkcję testosteronu na przykład, albo tego estrogenu. No i jak pamiętacie, te dwa hormony powodują regenerację kości, rozbudowę mięśni i budowę takich naczyń krwionośnych, kapilarnych, takich właśnie malutkich naczynek, które doprowadzają nam krew po prostu po całym organizmie do mięśni. Chyba wszystko tutaj omówiłem, jeżeli chodzi o ten, o ten sen i te fazy snu, dlaczego są ważne. Jeżeli coś jest bardziej szczegółowe, to już by trzeba było nagrać osobny odcinek o tych fazach Snu, powiedzmy, jak duża jest to produkcja testną, to to, co możemy jak możemy na to powiedzmy wpłynąć, to już przekraczałoby ramy tutaj tej, tego odcinka. Myślę, że to są chyba najważniejsze rzeczy tak myślę, ale myślę, że to jest OK. No dobra. teraz przejdziemy do, tego drugie, do tej drugiej rzeczy też ważnej, bo pamiętamy, że to było sen i odżywianie. No to jest to odżywianie, często bagatelizowane albo prowadzone w jakiejś metodzie prób i błędów, podczas kiedy to właściwie ja bym był z zdania, że to w tym odżywianiu musimy jakby starać się nie robić jakichś gwałtownych zmian, tylko raczej wprowadzać takie zmiany drobnymi krokami. Czyli nie przechodzić nagle na jakieś diety bardzo drastyczne, że od dzisiaj nie jem w ogóle mięsa, tylko raczej pozostać przy tym planie dietetycznym, jaki mamy, a wyeliminować tylko rzeczy, które po prostu są dla nas szkodliwe albo zbyteczne, powodują właśnie tycie, a zostawić sobie to, do czego organizm nasz jest przyzwyczajony od wielu lat bo flora bakteryjna, bo zdolność przyswajania białka to się nie zmieni w ciągu tygodnia czy dwóch, tylko do tego trzeba organizm jakoś przyzwyczaić. Więc moim zdaniem takie zmiany powinny po prostu być stopniowe. A najlepiej, tak jak mówię, to zostać przy tej diecie, jaką się ma od zawsze, którą się wyniosło z domu, od rodziców, bo Wydaje mi się, że organizm tak jak samochód. No, chyba po prostu powinien działać na tym, do czego jest przyzwyczajony I, i tak to ja bym widział. Ale możecie się z tym nie zgodzić, może ktoś uważać, że od zawsze się odżywiał totalnie źle i jedzenie mięsa nie jest dobre i, i wolałby od zawsze po, jego organizm powinien działać na roślinach. Ja jestem zdania, że jeśli mieszkamy w Europie i, i nasz. Organizm jest przyzwyczajony do mięsa, to powinno to pozostać tak, jak jest. Natomiast wyeliminować należy pewne rzeczy takie złe, które w tej diecie się pojawiają. A jakie są to złe rzeczy, to tutaj nie będę, nie jestem dietetykiem, żeby to omawiać tak dokładnie. Myślę, że tutaj dobrze sobie jakąś książkę właśnie kupić, do tego ewentualnie znaleźć naprawdę jakiś dobry kanał na YouTubie, ale naprawdę dobry. Nie, nie żadnych tam. Szaleńców, którzy będą mówić niestworzone rzeczy, wmawiając komuś, że na pewno jest chory na cukrzycę yy, i tak dalej. Więc tu bym po prostu radził Wam pewnie znaleźć coś naukowego, popartego dyplomem, yy, najlepiej yy, z uczelni wyższej, a nie samozwańczych jakiś lekarzy. Natomiast to, co na pewno takie kilka wskazówek, które można by było zastosować i nie zrobią Wam jakby tutaj krzywdy, to jest kilka takich rzeczy, takich faktów stwierdzonych naukowo. Mianowicie to, że zapotrzebowanie na białko wzrasta wraz z wiekiem. Ja o tym nie wiedziałem, dla mnie to, była, to był szok, jak to przeczytałem. Do tej pory sądziłem, że i taka jest po, powszechnie panujące przekonanie że tylko młody człowiek który rośnie potrzebuje dużo jedzenia dużo białka bo on rośnie. No tylko, tylko że właśnie sposób przyswajania białka przez młode osoby jest inny, czyli efektywność przyswajania tego białka przez młodszych jest inny niż przez starszych. I to właśnie starszy zawodnik, starszy sportowiec potrzebuje tego białka wbrew pozorom więcej niż młodszy. I to jest pierwsza uwaga, czyli generalnie białko w diecie powinno być, i o, tej, o, o, o tym białku sobie powiemy tutaj pod koniec tego slajdu. Jak wygląda w takim razie odżywianie w przeciągu takiego dnia treningowego? Więc tutaj friel przywołuje taką fazę, że mamy trzy takie fazy i one się Właściwie niczym nie różnią od takich wskazówek, które wszędzie wyczytacie. Mianowicie, że przed treningiem należy zjeść śniadanie, czyli to są najczęściej węglowodany, właśnie, ale one powinny być o takim średnim indeksie glikemicznym, czyli właściwie jest odejście troszeczkę od tego, żeby powodować taki szybki wzrost insuliny, czyli takie węglowodany szybko wchłanialne. Na rzecz właśnie takich troszeczkę wolniej wchłanialnych, no to jest myślę, że zdrowe podejście. Faza druga to jest oczywiście przyjmowanie jedzenia podczas treningów. Tutaj jest bardzo dużo różnych schematów, jak to robić. Myślę, że każdy z Was powinien sobie coś pod siebie znaleźć. Organizmy mamy różne. I podczas treningu czasami powinniśmy zjeść może szybciej przyswajalne węglowodany, dla innych działają właśnie wolniej przyswajalne węglowodany. Jeszcze inni, e, na przykład mają węglowodany przyswajalne wraz z izotonikami. To, to działa też dosyć dobrze. E, natomiast bardzo ważna jest ta faza trzecia, która często jest pomijana, mianowicie Yy, dosyć du dużo osób wie o tym, ale nie, myślę, że nie wszyscy, że po yy, silnym, po, po mocnym treningu jest takie okienko 30 minutowe i to jest okienko bardzo potrzebne, jakby w to okienko, jak się wstrzelimy z odżywką białkową, to ona bardzo dobrze powoduje bardzo dobre, dobrą regenerację. Bezpośrednio po dużym wysiłku nasz organizm jest, ma bardzo duże, silne zapotrzebowanie na raz uzupełnienie glikogenu, ale też na odbudowę zniszczeń, jakich tam ten trening w naszym ciele dokonał. I właśnie wtedy wstrzelenie się z taką odżywką, odżywką białkową w ilości mniej więcej, tak jak podaje, to 3-4 kcal na 1 kg masy ciała. Ja w praktyce Yy, wychodzę z założenia, że to jest pół grama białka na kilogram, czyli mniej więcej około 30-40 gramów yy, odżywki przyjętej zaraz po treningu, jest taką wartością no, bezpieczną, że nie, nie spowoduje jakiś tam zbytniego obciążenia tym białkiem, a też da właśnie organizmowi ten budulec, który będzie mógł wykorzystać i ta regeneracja po prostu będzie przebiegała lepiej, kiedy tą odżywkę białkową sobie wtedy weźmiemy. No i teraz zapisałem Wam rzecz dosyć ważną, moim zdaniem. To, co Friel też poleca, szczególnie po dniu, kiedy byliśmy na siłowni albo po tych interwałach. Mianowicie taką odżywkę białkową pod koniec dnia, czyli jakby na kolację. Wzięta ona, czyli białkowa, nie węglowodanowa, będzie powodowała to, że, że też ten organizm podczas snu będzie miał budulec no, potrzebny do tego, żeby się w jakiś sposób tam regenerować. Dosyć fajna rzecz. Należy pamiętać o tym, żeby no nie przecholować oczywiście z tą, z tą odżywką, żeby to miało w swoich granicach. Natomiast no tutaj ilość tych, tego jednego półtora grama na kilogram masy ciała białka jest taką wartością bardzo często w literaturze fachowej podawaną dla osób starszych właśnie jako taką wartość optymalną także to jest taka rzecz też na co zwracać można uwagę, że po treningu bierzemy odżywkę, ale również jeżeli mamy ten trening siłowy, to można się jeszcze posilić taką odżywką pod koniec właśnie dnia. No i teraz przejdziemy sobie, myślę, że o tym odżywianiu to w miarę to jest wszystko jasne. Tutaj ważna jest tutaj ta odżywka białkowa, chyba to byłoby najistotniejsze do wprowadzenia ewentualnego, jakby ktoś tego jeszcze nie praktykował, to może się po prostu zastanowić nad tym, żeby taką potreningówkę sobie jednak spróbować yy, zrobić, bo osoby trenujące i nie trenujące, to jest jednak spora różnica i Friel też o tym pisze, że dla osób starszych te odżywki białkowe są bardzo skuteczną metodą na regenerację. No i teraz, jak pamiętacie, te inne metody regeneracyjne to był ten taki malutki paseczek, ale też sobie je omówię, bo moim zdaniem są bardzo fajne i zacząłem od takiej najfajniejszej metody, najprzyjemniejszej według mnie to jest aktywna regeneracja. No ja aktywną regenerację stosuję właściwie codziennie można ją moim zdaniem stosować po prostu zamiast. Ona jest dużo bardziej skuteczna. A to powiem dla kogo? Od metody pasywnej. No to pasywna regeneracja to jest po prostu leżenie, nic nie robienie, leżenie na łóżku. Natomiast ta regeneracja aktywna to jest wszelkie, wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna, ale wykonywana w tempie spacerowym, czyli po prostu Jedziemy na rowerze, ale także te nogi pracują niejako same. Nie musimy wkładać w to wysiłku, a tętno u mnie na przykład, no to jest do 110, czyli od 90, 90 100, 110, to jest maksymalne, jakie w trakcie tej aktywnej regeneracji należałoby tutaj oscylować wokół tego. No i też ta aktywna regeneracja nie powinna być jakaś specjalnie długa. Tutaj mowa jest w zależności od stopnia wytrenowania naszego i też od stopnia no jakby ogólnej objętości treningowej. No tutaj można zastosować albo pół godziny dla osób początkujących do godziny 45 minut godziny dla osób już trenujących dłużej, i wtedy jeździmy takim tempem bardzo relaksacyjnym, że możemy spokojnie mówić z kimś, rozmawiać. I niejako te nogi nam po prostu pracują, się, pracują same. To nam pozwala e, lepiej dokrwić e, mięśnie, usunąć z nich e, produkty przemiany materii. E, bardzo skuteczne jest. W porównaniu z pasywną regeneracją jest o wiele bardziej skuteczna, ale teraz powiedziałem, że to, że Friel też napisał ważną rzecz, mianowicie dla osób początkujących aktywna regeneracja może być zbyt mocna. Czyli można ją stosować, już na, jak dojdziemy do pewnego momentu wytrenowania, jak już jesteśmy wprost doświadczonymi kolarzami, trochę już potrenowaliśmy, to myślę, że tą aktywną regenerację można spokojnie sobie robić. Natomiast, jak ktoś zupełnie jest totalnym nowicjuszem, oto osobą początkującą, no to można by było tutaj troszeczkę tą, się zastanowić, czy to aby będzie najlepszy pomysł. Może lepiej po prostu sobie zrobić tą regenerację w sposób pasywny, czyli odstawić w ogóle rower na jeden czy dwa dni. Tak jak napisałem już, że to jest, to, czyli ta aktywna regeneracja może być mniej efektywna dla osób początkujących, czyli po prostu z deficytem fitnessowym, niejako. No dobra, teraz druga rzecz, której ja osobiście nie stosuję, ale podobno działa, to są skarpetki kompresyjne. One też podobnie działa ta kompresja pneumatyczna, tak jak i te skarpetki, czyli zwiększające się ciśnienie na, na nogi, na przykład, powoduje to, że organizm też szybciej pozbywa się tych produktów przemiany materii. Druga rzecz, kolejna rzecz z tych innych metod, której też nie stosuję, ale też może być zastosowana, to jest zimna ciepła kąpiel. Ona trwa tylko 15 minut, i jak mamy możliwość, to wchodzimy do zimnej wody, która ma 10-15 stopni, a potem do wody ciepłej. Prawdopodobnie powoduje to zwężanie i rozszerzanie się naczyń krwionośnych albo zmianę częstotliwości bicia serca. Ja tak myślę, że efekt jest taki sam jak jak w tej czy wszystkie te inne metody powodują jakby ich założeniem jest to, że nasz organizm przepompowuje trochę bardziej efektywnie krew i ona szybciej się oczyszcza z tych produktów przemiany materii właśnie ten ta zimna ciepła kąpiel 15 minutowa masa rolowanie na przykład też moim zdaniem ono wpływa też na to, że ta krew z tych mięśni w jakiś sposób jest przepompowana co do masażów no to nie wiem jak masa no masaże są stosowane więc tutaj się nie, nie mam co do tego wątpliwości bo nawet na tych turach wielkich to masażyści za kolarzami chodzą i to że masaże są skuteczne nie ulega moim zdaniem wątpliwości co do rolowania no to należałoby tutaj zasięgnąć jakichś dokładnych badań no bo Część badań potwierdza, że rolowanie jest przydatne przy regeneracji, część mówi, że nie ma znaczenia. Nie wiem, gdzie leży prawda, powiem Wam szczerze. Ja się troszkę roluję, trochę zapominam o tym, czy w jakiś sposób mi to pomaga. Moim zdaniem bardziej się czuję jest to rolowanie, po prostu bardziej może wpływa na samopoczucie. Niż faktycznie powoduje szybszą regenerację. A samopoczucie wpływa na to, że się lepiej czujemy, więc generalnie myślę, że poprzez to, że nas trochę odpręża, czyli odpoczywamy tak psychicznie, to też ma wpływ na regenerację. No to może tak pokrętnie trochę to ta regeneracja na skutek rolowania wyszła, czy masażów właśnie wyszła. Ale myślę, że te masaże po prostu odprężają, że one nam czujemy się po nich odświeżeni, tak jakby umysłowo też. I to ma chyba też taki właśnie pozytywny wpływ na regenerację, większą niż właśnie sa, samo to, że gdzieś tam coś ugniatamy. Może to o to tutaj chodzi. No i myślę, że chyba ten temat tych innych metod regeneracji został wyczerpany. Cały film dzisiaj to jest prawie 40 minut. No myślę, że jakieś tam wiedzę stąd zaczerpnęliście. Jeżeli jakiś nowy, nowy pomysł na filmy macie, co mógłbym, o czym mógłbym porozmawiać, ja myślę, że taki fajny film byłby myślę, że o rzeczy, która, na której bardzo wielu początkujących osób zależy, na której zależy początkującym osobom, mianowicie o gubieniu wagi, czyli o odchudzaniu po prostu na rowerze. No to można byłoby jakiś film tutaj nagrać, który by troszeczkę rzeczy tak może przeanalizował pod względem bardziej naukowym, dokładniejszym, jak to odchudzanie w taki sposób sensowny przeprowadzić i żeby to faktycznie przyniosło efekt, bo. Dużo osób, no po prostu, nawet z mojego otoczenia, tam gdzie chodzę, czy na siłownię, czy gdzieś, to chyba ma z tym może jakiś tam problem, bo wiem, że chodzą po to, żeby właśnie zgubić tą wagę. Nie zawsze to wychodzi. Nieraz jest tak, że chodzimy pół roku na tą siłownię i z wagi właściwie to się nic nie zmienia. Dalej jest to samo, co było. Ta tkanka tłuszczowa jest nieruszona właściwie. No, więc myślę, że chyba o tym odchudzaniu rowerowym można byłoby sobie troszeczkę pogadać. Także to myślę, że teraz, jak w to przejrzycie sobie te dwa filmy o regeneracji, o tych właśnie treningach, to spokojnie możecie sobie zrobić też i swój własny plan treningowy, i tą regeneracją też na niej, szczególnie na sen, właśnie spojrzeć bardziej przychylnym okiem bo to jest bardzo ważne ta, ten sen właśnie i to właściwe odżywianie się. Także to wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na, na streamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.